Szanowni lordowie, ja jestem oczywiście znajomy końca tury, a to jest koniec tury w Napoleon Total War. Trzymałem kół w górze i soczystym komentarzu. Chciałem powiedzieć, że wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Mianowicie poprzesuwałem jednostki już poza kamerą. Czemu Brytyjczyki mieli tamto miasto, a przeszli tutaj? Czy wróg dom Kapituliren? Nein, Total Krieg! Będziecie walczyć do końca. Jak widzicie, cztery soczyste oddziały milicji kontra Wesley. Znowu ten sipski Wesley. Ale zobaczymy, co mają Brytyjczyki. Portugalski kazatatorzy. Hatfu oczywiście automatycznie, bo o, i tak 97 stracili. Także spoko. Widzę, że oddali prowincję. No to jest właśnie ta mechanika, że oddają prowincję Hiszpanom. Ja zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Mianowicie też podniosł... Czy wy mnie atakujecie? Boże, wy mnie atakujecie. No dobra, no to bitwa, pierwsza bitwa podczas tej serii z partyzantką. Właśnie to nie jest partyzantka, to jest normalna armia regularna hiszpańska. Jak widzicie, no... szkoda, że tylko jedno działo mamy. Okej, witam was już z powrotem na polu bitwy. No jak widzicie, siły przyjaciela nie są zbyt duże, ale przypominam, że oni jeszcze posiłki dostaną. To co chciałem powiedzieć, a nie dali mi dokończyć. Ty, oni nawet armaty mają. Jakbyś trafił mi te działa, byłoby dużo, dużo łatwiej. To są lancierzy, spoko. Podniosłem podatki, więc znowu jedna tura będzie tak, że oni będą się buntowali. To tą lekką piechotę jegrów chciałem do lasu puszcząć. Jak najszybciej, żeby weszli do lasu. Zajęli fajne pozycje dla siebie. Tu mamy zwykła piechota liniowa, jeden oddział, dział. Posiłki przychodzą przeciwnikowi z tyłu, spoko. W sumie możecie... Nie ma sensu strzelać, w tą kawalerię strzelajcie, bo to co to jest? To jest lekka piechota, to jest filizjerzy liniowi, to jest milicja prowincjonalna. I tu wchodzi jeszcze jeden dział kawalerii, który od razu leci gdzieś na szarże, spoko. I generała mają w postaci lansierów, okej, spoko. Mam nadzieję tylko, że ich działy będą strzały jak do tej pory strzelały. No i to mi się podoba. Traficie tą kawalerię? No, no już dwóch mniej. Na razie się pyrkamy nawzajem. Możemy się pyrkać, spoko. Ten oddział piechoty... Serio, wy będziecie ten oddział piechoty puszować? Ja bym chciał, żeby on tutaj dół trzymał, żeby mi nic nie przelało. Może się nawet rozsunąć na maksa. O kurwa, ty, ale żeś trafił. Ale oni to przyjęli na klatę i w sumie podnoszą się? Proszę bardzo, to jest dzielna armia francuska. Dostali kulą armatnią i wstali, poszli dalej. Okej. Okay. Ty, no ale jak ty w tym tempie będziesz mnie puszował? Znaczy ja nie wiem, czy on czeka, aż mu posiłki nie wejdą. Możemy w sumie do niego podejść trochę. Gdzie jest moja kawaleria? To jest jeden oddział kawalerii. Kawalerii daj na flankę. Możemy spróbować działa mu wyciszyć. W sumie od razu powinien tą kawalerią jechać, a nie stoję i czekam i nie wiadomo na co. Daj dwa oddziały kawalerii na tą flankę. To jest ta gówniana armia obok Walencji, to jeszcze chyba dojdzie trochę piechoty i arty. Ty, ale on trafia tymi działami, szkoda tylko, że moje nie trafiają. A weź teraz tą artylę, znaczy tą kawalerię traf. Jakbyś tą kawalerię wyeliminował. No tak, to strzelać to nie będziemy. Szkoda, że nie strzeliłeś sekundę później, bo byś po swojej tych... O Boże, ale oni tu są! Boże, jak można tak nie trafiać? Panowie, w działach chcę mu wjechać. O kurde, to jeszcze więcej działa. Czy wy się tu odprzodkowujecie, naprawdę? Boże, bot. Leci szarża husarii. Jadą! Jadą, panowie! Jadą! Mam nadzieję, że nie dojadą. Okej. Okay. Pięknie. O, teraz to trafili. Teraz to trafili. No nie mogę mu wjechać kawalerią tam, bo by mnie to zabolało. Okej. Okay. Tu mamy ukrytą. On nie widzi tej piechoty w lesie tych jegrów. Wy zaraz na kartacze się przełączycie, nie? Tylko niech oni wyjadą z tego wzgórza, wejdziecie w kartacze. Ty, ale wy w tych strzelajcie. Okej, okay, no może za ciutkę za wcześnie te kartacze, ale oni będą podjeżdżać. Jak obijemy tą kawalerię, to potem jedna salwa z muszkietów i nie powinni ich być. Wy możecie czworoboki, tak, tak. To jest normalna piechota liniowa, która może czworoboczki. Strzelaj w tych. Czy my chcemy pojedynek kawaleria na kawalerię? Chyba nie. Jezus, jak oni mi dziesiątkują tą piechotę, tą martą. O matko. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. No wjechałbym w tą martę, ale nie mam jak. W sumie ty możesz podjechać. Dawaj, podjedź. Oho! Wróg przebiega wzdłuż naszej piechoty. Spoko. Lubię takie zagrywki. Kurde, ale tego artyleria jest dużo celniejsza od naszej. No poziom... O kurde, ty, serio on mi... A ty nie powinieneś ich widzieć, nie? Wiesz jak to działa. Weź ich obróć. Co to jest? To jest... O kurwa, to jest lekka... A nie, wy macie w zasięgu tą lekką piechotę, okej. Okay. Tu w tym lesie macie troszeczkę boosta do obrony. Wy się obrócicie do nich bokiem. Nie szarżuje w nich chyba? Kawalerią? Nie, nie ma sensu. Moja kawaleria czeka, żeby w działa się wbić. I w generała, bo tu mamy chyba generała, nie, to też są lancierzy. Dobra, ale wy możecie się w nich wbić.
Zniknęli. O, są. Czekaj, co on? Artylerią ucieka bandyta. Od judasznik. Dobra, to jest piękna wymiana ognia. Wy tu macie ich na flance. Troszeczkę jesteście... ich nie widzicie. Moglibyście podejść w sumie. Tu idzie jeszcze jeden oddział piechoty. Weźcie, podejdźcie, tak? Na szybkości. Okej, okay, good. Daj te działa. Kartacze. Czego kawaleria mnie goni? O matko. O, fuck. Do tyłu. Do tyłu, panowie. O, shit. Polipka. I wy też gdzieś tutaj pojedźcie, okej? Okay. Nice. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Wy obróćcie się w ten sposób. Okej. Okay. Wystrzelacie kartaczami w nich. Moglibyście zacząć już strzelać kartaczami w nich. Wybiegiem, jedźcie. Halo? U was zaraz dosięgną lansjerzy. A wy mieliście uciekać. O, run! O matko. Mieliście zadanie, jedno zadanie. Jedno zadanie. Dobra, ale wykończymy mu piechotę liniową, potem będzie dużo łatwiej. Dobra, wy tu na górę strzelacie. Uciekniesz tą kawalerią? Niewielkie straty, spoko. I wygonicie tą kawalerię. Wy cały czas im tu po flance strzelacie, nice. Co to jest? To jest filizjerzy i to są filizjerzy, czyli na pewno nie macie co do nich podjeżdżać. Jakby tu była lekka piechota, moglibyśmy szarże spróbować. A tak to nie ma sensu. Wiecie, że macie się od nich odsunąć, nie? Halo? Panowie? Nie walczyć z nimi. Proszę? Proszę? Okej, okay. Dobra, ci złamani, ci też uciekają, nice. To co, puszujemy chyba, nie? Bo on mi za kawalerią strasznie goni. Myślę, że te trzy oddziały możemy spokojnie pchnąć do przodu, żeby pomogły naszej kawalerii biednej. Wy się przełączcie na zwykłe te i strzelajcie po ich kurwa. No zostaw mi tą kawalerię, bandyto. Dawaj tu. I oni teraz na tych moich lekkich jegrów jadą. Okej, okay, obróć się. Obróć się, nice. No nie, no czemu ta kawaleria tam walczy? Macie się od nich uciec, halo! Retreat! Znaczy uciec, wycofać się. Potrzebne straty. Dobra, obróć się już na tych. Szybciutko i ty zaraz im na plecki wjedziesz. Go, szarża. Ta. Tu, tu, halo! Żeby on jeszcze... Aha, czemu wy się nie słuchacie moich rozkazów? Czemu ty nie odskoczysz od tej kawalerii? Czego ty nie rozumiesz? Jeszcze po swojej... Nie, no stracę oddział kawalerii, bo się nie słuchają. Kompletnie się nie słuchają. Nasi ludzie uciekają, no. Panie! No i to jest takie właśnie gra. Nie, czy wy tędy jedziecie? O matko. No to zarąbiście. Walczycie z nimi? Już musicie z nimi tutaj powalczyć chwilę. Teraz tak, te dwa oddziały, wy zajmiecie się środkiem, te dwa oddziały tu na flankę, szybko, wy tutaj. Wy możecie tak stanąć na razie. Artyleria niech strzela, nie wiem, po tych, może moralki im złamią. Musicie się ciutkę wy w sumie możecie zostać, wy musicie się ciutkę przestawić. Okej, okay. I wszyscy, którzy coś robią, to biegiem. Jeden oddział kawalerii straciłem. Ona powinna wrócić tak czy siak, ale... O, ty, złamaliście morale, zajebiście. W artę, bo ta arta nas dziesiątkuje. Ci generałowie to są bez znaczenia, bo to są kapitanowie zwykli. No dobra, no praktycznie bez... Nie no, trochę piechoty liniowej potraciłem. Na jeden oddział kawalerii, który nie chciał słuchać ci rozkazu, dlatego zginął. Nie no, artyleria ważniejsza. Sprawa, to jest jeden oddział kawalerii. Dobra, wjedziecie w nich. Okej. Okay. Okej, okay, zmasakrowani. Działa tutaj. Dwa oddziały piechoty liniowej przestaw. Okej, okay, nice. Wy w sumie możecie już tu podejść. Okej. Okay. Gdzie jest ta arta? Gdzie jest ta arta? Tych możecie wjechać? Nice. Zostaw ich, wjedź w tych. Okej, okay, świetnie. Kawaleria jedzie. Zdążysz? Ile ich tutaj jest? Niewielu. Zaraz czworobok machniemy. Wrogi generał nie żyje. Okej, okay, spoko. To oczywiście pomoże, moralki złamie. Jeden oddział piechoty, ale 36 to ich jest niewiele. Daj tych... tych. Jedź w nich. Szybko, 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 musisz wjechać. A ty goni tą artę. Okej. Okay. Czworobok? Czworobok, panowie? Czworobok? Piękna salwa. Ta kawaleria w rzeczywistości nie powinna dojechać, ale no to jest zbustowana, bo to jest Napoleon. I tą artą strzelaj tu. Nie po naszych. Okej, dobra. Czworobok się udał, nice. Złamani. Goń niedobitków. Goń niedobitków.
Świetnie, wy tu męczycie ten jeden oddział. No tak średnio, w sumie go nie strzelasz w ogóle. Mógłbyś to ogarnąć. Okej. W mieście wyjść z czworoboku chyba? Ci awansowali. No trochę nam stratę zadali, głównie Arta nam zadała stratę, ale spoko, wyeliminowaliśmy im 3 oddziały Arty na Walencję, teraz dojdą posiłki, więc spokojnie powinniśmy zdobyć na łatwości miasto. Weź już Artą, nie strzelaj. Daj jeden oddział, goń tych. Okej, okay. Żeby to się nie wycofało do miasta, nie? I wy to na spokojnie wykończycie. Z 3 stron otrzymują obrażenia od flanki. Powinniście zginąć. 3 tych możemy dosłać. Okej, okay, go, dobra, przyspiesz. Przyspiesz, bo tylko jeden oddział troluje. Zamiast się poddać. Nie wiem, po co oni w ogóle się opierają? Wielkie i potężne Imperium Francuskie z Napoleonem na czele przyszło im nieść szczęście, radość, syndykalizm, monarchizm. Ludzie są zmęczeni. Równo nie zmęczeni. Muszą chwilę odpocząć. Granie na very hardzie. Uwielbiam to. Podejdź tu, walniesz im salwą na plecy. Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. Okej, okay, no patrzcie, o, ty obrócili się jeszcze na, teraz tyłem do tych stanęli, boże, te moralki zbustowane. Ustawcie się. Okej. Okay. Nie no, halo, uwielbiam grać w Total War na Verhardzie. No. Kociołek w Napoleonie. I co teraz? Dalej będziecie walczyć. Filizjerzy, kurde, piechota liniowa. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję. I tak najlepszy jest tekst. Chowałem się za babskimi spódnicami. Ty, tym, co jest? Halo? Ty, ten połowy stan osobowy stracił. Możecie umrzeć? O, te teraz zdecydowali się uciec. Spoko. 60. Kontynuuj! Kurde, wybij. 6. pułk filizjerów liniowych. Brawo. O, przewrócił się. Okej, okay. Jeszcze jakaś salwa poleci? Tych Januszy hiszpańskich? Co podnieśli rękę na Kajzera Napoleońskiego? O, przewrócił. Jak się przewrócił, frajer. O, kolejny. Oko, jeszcze jeden. Dobrze, jeszcze jeden. Dawaj, czochraj ich tam. Ty go z flagą ubij. O, kolejny padł. Dobrze, dobrze. Dobra, wszyscy? Wszyscy, dobra. To trochę strat ponieśliśmy. Serio myślałem, że będą mniejsze. Tam ta kawaleria palicho tą kawalerię. Szkoda, że mi tak piechotę obili. To w sumie nie Artom. Nie no, bo większość piechoty wróciła, no ale ten oddział i ten oddział, no troszeczkę strat ponieśliśmy. Prawda, teraz miasto jest na wyciągnięcie ręki, bo jeszcze idą posiłki i z drugiej strony jeszcze szła armia. Okej, okay, tu idziemy im na stolicę. Nie wiem, czy jakim zajmę wszystkie miasta. Armia pokonana, no właśnie. Strajki robotników, si. No, mamy 2600 pieniążków. Strajki. Więcej strajków, okej. No teraz to ja muszę obniżyć podateczki. No i znów trzeba. Nie możemy tak więcej robić. To na chwilę daje boost gotówkowy, ale potem. No nie, to tak powinno być. To na chwilę daje boost gotówkowy, ale na dłuższą metę. Chociaż nie, no te prowincje tak w teorii są do stracenia. Potencjalnie każda prowincja jest zagrożona, więc wyciskamy z tej cytrynki, z tej pomarańczy hiszpańskiej ile się da. Właściwie z tej cebuli hiszpańskiej, bo to Janusze się buntują. O. Gdzie mam jakieś polskich husarzy do tłumienia powstań? Halo. W tej kampanii chyba nie ma polskich jednostek, z tego co mi się wydaje. Nie są dostępne. Okej. Okay. Jak to będzie? Minus 4000. No dobra, ale mamy 2600, powinno być spoko. Dobra. Teraz tak. Moi agenci. Czy moi agenci mogliby zrobić coś wartościowego? Pokaż, co tu się dzieje. Tu jest pusta prowincja. I tu są hiszpańskie armie, tak? Czy drogi pan Mesena mógłby tu stoczyć bitwę? Tu można by stoczyć bitwę. Okej, okay, czyli tu potencjalnie mamy jedną bitwę. Tu potencjalnie mamy bitwę o stolicę hiszpańską. Z dużymi siłami. Co tutaj masz? Kurde, jedno działo. Jedno dział tego, gówniaków. O. Posiłki jakieś dojdą? Gówno nie dojdą. Okej. Okay. No i tu mamy o Walencję. Wy dojdziecie? Dojdziecie. Ci dojdą. Okej. Okay. Rozpocznij oblężenie. I na razie trzymaj to oblężenie. Doślemy ci posiłki. W postaci tych oddziałów. To jest piechota liniowa, jeden oddział kawalerii, spoko.
To jeszcze jeden oddział piechoty liniowej. Głównie chodzi o piechotę liniową i artę. To jest najważniejsze. I jakieś... A nie, ta kawaleria nawet przeżyła. 19 przeżyło, spoko. Dobra, Sewilla oblężona. Teraz tak. Gdzie ta armia uciekła? Jest ta armia? Nie, one się połączyły. O kurde, ty. One się połączyli w jeden stack. Okej. Okej. Chodź tędy. Gdzie oni dojdą? Oni dojdą tu. Dobra, to stań tu, połączymy się z tymi jednostkami, będziemy mieli przewagę i z łatwością ich wyjaśnimy. Tu mamy tego prowokatora, to w sumie tędy powinieneś, niepotrzebnie go naokoło puszczałem. A wy się... Teoretycznie oni się nie obronią, ale jeżeli wejdą do miasta, to są zgubieni, bo przez Pireneję za długo czasu przejdzie przechodzenie, a wtedy moja armia ich powinna dogonić, więc jedyna ich ratunek to ucieczka w stronę Walencji. Zdążymy jeszcze jedną bitwę, kurde, tak średnio, żebyśmy bitwę zdążyli rozegrać. To jeszcze mam jakieś siły. Ty, bo oni w sumie są blisko Madrytu, nie? Madrytu są. Ciągnij te siły na południe. Okej. Dobra, to myślę, że zaczniemy... Czekajcie, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem sprawdzić. Co jest celem tej kampanii? Gibraltar musimy zdobyć, Seville i Extremurire. Czyli Lizbonę. Okej. Musimy posiadać wszystkie regiony 30. Spoko. Zaczniemy od Walencji, myślę. Go Walencja. Co oni tu posiadają? Arty prawie nie posiadają, generała trochę obitej, raz, dwa, trzy, cztery, to są gówniaki. Prawdopodobnie mogą szturmować nas na walkę, wręcz mają dużą przewagę gówniackiej tej uzbrojonych mieszkańców. Spróbujemy generała beznadziejnego wyeliminować, ale myślę, że to bitwa na kolejny odcinek. Tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro, cześć, trzymajcie się, na razie.